Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Watch Dogs Bad Blood i lecimy z wesołą przygodą T-Bone'a, który odnalazł w swoim sercu ciepło i teraz pomaga biednemu Tobiasowi uciec przed prześladowcami. Ale najpierw potrzebujemy troszkę sprzętu i kasy, przez co tutaj T-Bone używa swojego kontaktu w policji, by wykryć parę spraw godnych jego uwagi, za które oczywiście będziemy zapłacone. T-Bone to człowiek interesu, nie robi nic za darmo, prawda? Częsty zakup komiksy, no takie osoby nie mogę okraść, prawda? No sorry. Maski? If you ask me, too many people have access to the air. Personal drones? What? Fucking insane. Dudes in basements across the country making personal robots and things that go into space or whatever. Very true. They need to arrest the shit out of them. Sir, what the fuck? Crazy wench. Czemu tak niemiło? What is going on in a dude's head makes him want to build a drone robot? Bullied in school? Locked up. Bam. Locked up for being crazy wanks. Is that the charge? That's the charge. Sir, you are duly charged with being a crazy wank. The end. Oh, you know what else? Tego pana chyba już nie interesowało, co jeszcze. Tak, T-Bone ma praktycznie nie wiem, te same moce tworzenia wszystkiego w locie, co Aiden, tak, więc tutaj się nic totalnie nie zmienia. Potem zahaczymy jeszcze o... Pawn Shop Lombard, o właśnie, tak, o Lombard i... Jeszcze kupimy to i owo. Dobra, zaznaczę sobie to na mapie, bo gra oczywiście tego nie zaznaczyła, bo po co? I lecimy dalej. A no tak, i z jakiegoś powodu w tym DLC spełnił się randomowe siły zła na mapie, z tego co pamiętam. Tam widzicie tą strzeleczkę? To randomowy człowiek sił zła. I pamiętam, że to się dzieje. To się nie działo w... O, ładnie słońce zaświeciło. To się nie działo w podstawce, tutaj się to dzieje. Tak samo chyba T-Bone nie ma systemu reputacji, ale to akurat tam żadna strata, bo gra i tak nie robiła z tym nic ciekawego w podstawce. Co jest ciekawe, to tak, to co mówiłem w pierwszym odcinku, że ten dodatek ewidentnie stawia sporo systemów i testuje sporo systemów pod to, co się będzie działo w Watch Dogs 2. Ponieważ tak, z czasem... Nie jest to nic fabularnego, więc to powiem. T-Bone dorobi się zdalnie sterowanego drona, w sensie takiego bardziej autka. I będzie mógł je wykorzystywać do włamywania, hakowania, paraliżowania? Może nawet? Nie jestem pewien. W każdym razie wiem, że bardzo podobny system jest właśnie w Watch Dogs 2, tak więc ewidentnie Ubi tutaj testowało teren, jeśli chodzi o ten dodatek. Znokautuj dwa cele. Sheila, I'm out to spawn. I'm about to head in. All right, watch yourself in there. These guys are connected. If they weren't, you know I'd have them behind bars already. Somebody's keeping my hands tied, which means they've got friends in high places. Which means... They got the best gear money can buy. I'm counting on that. Don't get too cocky. I'm sending you all the information I've collected on them so you know just what you're getting into. Thank you, Detective. Dobra, raczej wytnę moje dwie porażki, które tutaj miały miejsce, bo oczywiście, że ostatnia działa się, kiedy, wiecie... Bo ostatnia działa się, kiedy został mi praktycznie jeden ziomek do ściągnięcia i po prostu potrzebny go z bliska, on strzelił mi z shotguna i zabił mi praktycznie na hita, tak więc no, było niewesoło, ale dobra. Basically, zabawa polega na tym, że najlepszą opcję obrony mamy tutaj. O, tego gościa możemy w ogóle zanihilować jakby już tu. O, cichutko i bardzo ładnie. To jest oczywiście ta sama lokacja, w której jako Aiden chroniliśmy Bedbuga przed próbą zabójstwa Iraka. A, szlak, nie obiłem nikogo. God damn it. Tak, warto tutaj, wiadomo, wszystkie bardzo ładnie poznaczać. O, wysłać w pizdu, bardzo dobrze. Póki są daleko od gości, których mamy znokautować,
Wow, 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 ten gościu kuźwa użył supermocy, jak nic. Tak, póki wszyscy są daleko od gości, których mamy właśnie znokautować, to możemy ich wysadzać. Ci goście nawet nie wiedzą, co się z nim uderzyło. Wysadzimy go w cholerę. Oby tylko nie rzucił w nasz cel. Bo tak, oni muszą być znokautowani, nie mogą być... O nie, o nie! O dobra, okej, dobrze. Niestety, nikt nie został zabity i to jest smutne. No i właśnie problem tej lokacji polega na tym, że mam tutaj w sumie tylko i wyłącznie jedną akcję, jeśli chodzi o potencjalne zabójstwo. Jest to ten fragment podłogi, który wysadziłem i nic on mi totalnie nie dał. O, snajper nie żyje, nawet nie wiem, kiedy go ubiłem. Taki jestem dobry. Ale że jestem dobry w gry, prawda? Nice. Tutaj ziomeczek się ukrył. O, czy jest jeszcze opcja zabójstwa? Czy to kogoś tutaj przyciągnie? Ja wiem, że to jest takie głupie czepialstwo, na przykład nie narzekałbym, gdyby T-Bone miał inne właśnie na przykład chociażby muzyczki w swoich wabikach od Aidena. To wiecie, tak mówię, chociażby sprawić, żeby ich niekoniecznie sposób działania, ale ich metody, ich nie wiem, stylowa była inna, to już by dużo zmieniło, jakby uczyniłoby ten dodatek osobnym od głównej gry oczywiście. Tak, ładnie się zebraliście, a ja nawet nie mam podwójnego zabójstwa w żadnej formie w tej grze. Och, nie mam zakłócenia wsparcia, god damn it. Jak ja mam to teraz ogarnąć? On obezwładniony oczywiście nie jest w tym momencie. Biegnij! A, wy jesteście też kuźwa moim wrogami. Pożyczam auto. Nie oddam, uprzedzam. Mam taki brzydki zwyczaj, mówiłem, że pożyczam, a potem nie oddaję. Czy ja rozwaliłem temu autu oponę? Bardzo się ślizga, ewentualnie to może być kwestia tego, że jadę po cholernych torach. Okej. Nie nazywam tego gładką akcją, ale dobra, progresowaliśmy w fabule i to się najbardziej liczy, prawda? Sheila, I got her done. Haven't lost your touch, mystery man. I've sent your payment, and like I've said, there's still plenty to do with your game. I'll let you know. I chyba nigdy w tym dodatku już nie będziemy musieli zajmować się tymi zleceniami. Mamy jakieś skillsy? O, mamy skillsy. So... No weźmy kamizelkę kuloodporną. Czy też odporność na kulę, bo najwidoczniej wyhakowujemy je z naszego ciała w stylu Kung Fury. Czy, nie wiem, zadzwonimy teraz do kogoś, czy... Chyba nie. 600 metrów mogę przejechać. Nie będzie to duże dłuższe od loadingu. Chyba, że zaraz wypieprzę coś dziwnego i stanie się coś dziwnego, bo to wiecie. O, właśnie, że teraz drapałem się po oku i... No, pojechałem po bandzie. Drogi słupie. Przeszkadzasz mi. Jakby
ci członkowie klubu, jakby wydawałoby się, że to fajne auto, ale jego przyczepność nie istnieje. To dziadostwo ślizga się, jakby miało opony wysmarowane masłem. Tobias always did know how to get my goat, but he's stuck with me, so he's gonna have to deal. If there's a chance I can get him out of this, I owe it to him to try. I'm giving up a hell of a lot to do it, too. Like, for all I know, he's probably already split on me. Shit. Okay, dobra, czas zobaczyć, czy Tobias nie poszedł z naszego domu najwidoczniej. Kryjówki, nie wiem, kanciapy naszej. Musimy w ogóle ustalić, kto chciał go dorwać, nie? Bo Bloom ma definitywnie za dużo pieniędzy dla swojego dobra, skoro ścigają gościa, który... na którego została zrzucona wina za incydent sprzed, jakby, nie wiem, 10 lat czy coś takiego. Bo mniej więcej tak to działało, z tego co pamiętam, że właśnie... T-Bone mówił, że większość shitu skierował na Tobiasa, przez co to za nim trwa główny pościg. Ray, this place is amazing. I can't believe you live here. Lived. I'm past my checkout time. So we need to figure out what Bloom offered for your contract and who they paid. I need a way back into Bloom's system, but our date last night ended messy. So I'm hoping to find a CTOS access point that's a little less armed. Your old think tank. Is it still there? Bloom Forge? Yep, still there. Sometimes I raid their garbage for spare parts. Don't underestimate that place. It may have started as a hackerspace, but Bloom poured in money. Do not underestimate these guys. Expect engineering gone wild. Mad science on a corporate budget. Yeah, I think I can handle a few nerds with expensive toys. I'm bringing Eugene. Okej, okay. A więc Eugene, tak? I tak, właśnie Eugene jest dokładnie tym, o czym wam mówiłem. Nie pamiętam, że to miejsce miało kolejne piętro. Ach, no tak, warsztat oczywiście. I teraz... Goddammit. Ogólnie, nim podniesiemy Eugene'a, przyjrzyjcie się tej strefie. Co widzicie, że będzie tutaj działo? Dam wam chwilę na odpowiedź. Wasza chwila minęła. Jeśli waszą odpowiedzią było obrona punktu przed nachodzącymi falami wrogów, to tak, dokładnie to się tutaj będzie właśnie działo. Jakby, wiem, że to teoretycznie spoiler, ale jakby to jest dosłownie coś, co jak zobaczyłem tą strefę po raz pierwszy, to wiedziałem, że będziemy tam po środku i będziemy... Będą nacierać nas wrogowie z różnych stron. I tak, mamy właśnie autko Eugene'a. I tak, to jest... No cóż, bardzo podobny Bayer ma główny bohater Watch Dogs 2, z tego co mi wiadomo, więc tak, to właśnie tutaj Ubi testowało sobie pomysły. I to jest fajne. T-Bone miał dużo wolnego czasu chyba, w sensie ja wiem, że on to jakby... Zawsze ma to takie wrażenie, że okej, to człowiek w biegu, który cały czas się ukrywa, nie może robić nic niezwykłego, bo przyciąga tym uwagę, a tego nie chce, ale jakby, no chyba, że nie wiem, że ten silos był połączony z, nie wiem, ze strzelnicą paintballową, to jest jedyna opcja. I'm all set for Bloomforge. If the doorbell rings, don't answer it. I don't think these guys use doorbells anyway. No cóż, Tobias nie zna się na żartach, to powiedział. Teraz mam, tak, mam tutaj właśnie autko do użycia w misji.
Jestem ciekawy, czy gdzieś... gdzie jest mój cel? A, w tą stronę. O, zgadnijcie, co jest na drugim końcu miasta. A nie, na szczęście to jest trigger misji, czyli możemy skorzystać ze szyb... Nie, to nie jest trigger misji. Misja już trwa. Super. Cudownie. Dosłownie, nie przesadzam. Jedziemy na drugi koniec miasta. God damn it, gry z otwartym światem. Obstawiam, że pociągiem też nie możemy się przemieszczać, prawda? To jest też format jakby... forma szybkiej podróży, więc śmiem wątpić. 4 km, kurwa, do przejechania. No to jest porażka. I jakby nie... nie wiem... nie uderzam tutaj bezpośrednio w Watch Dogs, bo jakby tak jak mówiłem w głównej serii, jakby każda gra z otwartym światem, zwłaszcza te z otwartymi miastami, bo jakby wszystkie bardziej, wiecie, te... gry akcji, nie wiem, jakieś fantasy, sci-fi, pokroju Skyrima, Wiedźmina i tak dalej. One jakoś to lepiej ogarniają, twierdzę. The rat-faced DJ abandoned his set midway through the performance after a run-in with alleged vigilante Aiden Pierce. Fans are left wondering, was the whole encounter staged, or was Default simply in the wrong place at the wrong time? Whichever the case, sales for Default's newest album have gone up. Only in America could somebody be completely anonymous and a public figure. I wonder what he's hiding under that mask. Tak, ten komunikat radiowy i ten tekst T-Bone'a nie jest tylko po to, żeby zapełnić ciszę podczas 4-kilometrowej jazdy samochodem. Ponieważ tak, Default, well... The Chicago South Club only recently buried Default their criminal patriarch, Dermot Quinn. But his son, Neil Quinn, was questioned by the CPD this week for his suspected involvement in a series of firebombings throughout Mad Mile. We're told that although no charges have been made, police will continue to put pressure on the club to prevent another Lucky. Czyli nic się nie zmieniło. The way he described him, I don't think there will ever be another Lucky. Still, there's an infinite supply of assholes ready to step into his old penny loafers. Nic się absolutnie nie zmieniło. Aiden może oczyszczać miasto w nieskończoność, ale zawsze będzie kolejny gangster, zawsze będzie kolejny hacker, zawsze będzie kolejny macher. Nie wiem, czy podczas tego dodatku możemy zmierzyć się ze synem Luckiego. Nie wydaje mi się, nie pamiętam, jeśli coś takiego ma miejsce, to totalnie wyleciało mi to z głowy. Nie wydaje mi się, żeby na pewno nie podczas trwania głównej misji. Może jeśli zrobimy wystarczająco dużo pobocznych, to mamy na jakiś namiar, ale śmiem wątpić. Tutaj T-Bone definitywnie mniej bawi się w bohatera niż Aiden. Oczywiście pomaga, jeśli ma taką możliwość, ale definitywnie to nie jest jego priorytet. Nie buduje sobie tego całego imidżu. Nie jesteśmy. Dobra. Jeszcze nie pora. Czy nie? A, czyli miałem zagłuszenie jednak. God damn it. A, spieprzyłem do scan CTOS-u. A jest tutaj kogo skanować w ogóle? Halo? No jest spoko, jeśli nie ma strażników, to nie mam nic przeciwko temu, nie? Jakby jest okej. Okay. Jeśli nie ma strażników póki co, to definitywnie się pojawia. O, dobra, już widzę jakieś kropki na mapie. A, oczywiście. Gra była przygotowana, że podjadę z konkretnej strony. Okej, okay, za co? Nie zwab tylko kamera. Dobra.
Na ogół kupuję gry. Okej, okay. Słucham, szantażowany po masturbacji w miejscu publicznym. Nie dziwię się, że cię po tym szantażują, stary. Na wszystko jest miejsce i czas. No dobra. Kuźwa, a gdzie jest wejście do tego wszystkiego? Okej, okay. Jest tutaj piętro. A, schody są tu. Dobra. Piętro wydaje się już być... A nie, chciałem powiedzieć, że jest czyste, ale nie, nie, nie jest. Definitywnie nie jest. I kto by podejrzewał? Siedziba Bloom nie jest otoczona materiałami wybuchowymi. A nie, jednak coś to jest. A nie, to tylko para. T-Bone? T-Bone? Okej! Okay. What the fuck? Nie mogłem się schować za tym w ogóle, nie? To jest dziwne. Za osłoną, którą miałem kurwa wystawić, to jest co najmniej podejrzane. Kurwa, schody są po drugiej stronie. Jestem po złej stronie ulicy. God damn it. Tego typu rzeczy zdarzają się tylko mnie. O. Ja już stary, nie zaznaczyłem się wcześniej. Może gościu idzie za autko. A zgadnijcie co? Półprzeźroczysty płotek nie zapewnia osłony. Dobra, teraz zrobimy to po prostu lepiej, bo jakby to wejście wpierw w ogóle złą bramą, a potem iście złą stroną ulicy, to nie było fajne. Czekajcie, gra mnie tutaj spawni, więc jakby... What? To dziwne. Dobra, definitywnie wolę iść tamtędy. Bo lubię, że jest tutaj ten randomowy cywil, którego mi przed chwilą pokazał telefon, nie? A jest transformator! Czyli mógłbym... Wow, jak... What the fuck? Jakby... Okej, okay. Może nie mogę biec podczas tego? W sensie, było ciemno, to powinno działać jak zaciemnienie dosłownie. To, że musimy tutaj lecieć za każdym razem od nowa, to nie jest fajne. Teoretycznie jest noc, prawda? Jakby tak mi się wydaje, w sensie kurwa noce w tej grze są jasne jak dnie, ale wydaje mi się, że czysto teoretycznie jest noc. Generalnie jakby nie mamy totalnie niestety nigdzie godzina. Czemu telefon T-Bone'a nie pokazuje godziny? To nie... Po co mieć telefon, który nie pokazuje godziny? Chyba jest jednak dzień mi się wydaje, to może dlatego to nie podziałało. To mogło być to. Damn. Ain't slacking on security here. Huh? Okay, that's weird. Raz, dwa, trzy do schodów. By the way, lubię to, że gra dała mi to autko, ale nie pozwala mi go jeszcze używać. To jest spoko, nie? Ten gościu mnie tutaj creepuje. Dobra,
poszedł w pizdu. Nie masz aż takiego zasięgu wzroku, żeby mnie tutaj dorwać, stary. Nawet nie kłam. By the way, jestem prawie pewien, że jak grałem po raz pierwszy, to wchodziłem na tą sytuację. O nie. Na tą sytuację tutaj inaczej, na tą całą, na ten poddasze. Obstałem, że jest jeszcze inna droga. O nie! Toż to zło! Powinienem być, patrz! O! O, come on! Obrań, przestało mi zależeć w tym momencie. Nie, nie chciałem telefonu. Powinienem użyć tego jebanego skanu i po prostu przejść dalej. Yo! Wait. They've got something set up here. Let's see if I can spoil the surprise. Fuck. Co? Okej, to dzieją się interesujące rzeczy. Definitywnie. No dobra, okej. Zespełnił mnie tutaj. Aha, kurwa mat, przeszedłem przez jebanych alarm zanim T-Bone skończył mówić, dobra. Gra mogła być troszeczkę bardziej, kuźwa, precyzyjna z tym, co mi pokazuje. Dobra. W sensie myślałem, że to po prostu wyłączysz, a ty wypuściłeś dym. Brewer, I'm looking at lasers here. What kind? Lasers. How many kinds are there? Well, in the gas laser family alone, you've got 8 types: nitrogen, carbon dioxide, argon. Damn it! Security lasers. Oh, those are mine. What? Well, can you bypass it? Well. No, I mean, I ordered them before I got promoted out of Bloom Forge. I can't believe they kept them. The guys always did love Retrotech, but you trip one of those, and Bloom Forge goes offline to prevent a breach. Shit. Obstałem, że ta cała rozmowa miała się dziać, zanim przekroczyłem ten pierwszy laser. Długo jedziemy. Nawet muzyczki w windzie nie ma. Telefon T-Bone'a zniknął, T-Bone zniknął, wszyscy zniknęliśmy. No dobra, główny komputer. Here we go. Najwidoczniej. A tak, dym jest rozpylony wszędzie, faktycznie. To całkiem słaba sieć laserów, bym rzekł. Nawet wiecie. A, no tak. Nie, no Eugenia. Dobra. Eugenia możemy postawić w dowolnym momencie. Ogłuszenie. Zdolność specjalna. Eugene's wired up to my phone, so anything I can do from here, I should be able to do the same through his camera. Yep. Bet these eggheads never saw this coming. Yep, przykręcenie telefonu do samochodziku zdalnie sterowanego. Nie, nikt na to jeszcze nie wpadł. City. I know we were going big, but this is big.
proszę. Geneza bunkra. Przyjaźń od pierwszego wejrzenia. Nice work, Eugene. Time to come on home. Looks like I'm gonna have to do some rerouting to shut these down. I to jest kolejna rzecz, która, o jeśli nie mylę, pojawia się w Watch Dogs 2, mianowicie te siatki, które hakujemy podczas badania terminali, teraz również mogą pojawiać się na fizycznych obiektach. Nie musimy wchodzić do terminala, do przestrzeni hakerskiej, żeby się nimi zajmować. To jest błąd. Zawsze musisz dobrze wyglądać. Zawsze. Potem wszystko się spieprzyło. Więcej laserów. O, Far Cry Blood Dragon. I game. Jedna z tych gier brzmi nieco bardziej prawdopodobnie niż druga, prawda? Thanks. I think. What were you working on before Bloom? Modular valve control systems built to expand or retract based on internal pressure changes. Oh, and the lasers. Yeah, definitely you. Okay. Wow, 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 prawie wszedłem w laser. Tak się z nich śmiałem, a koniec końców był nie w biegu. Wiecie, to jest coś, czego nie było generalnie w podstawce. Nie. Rzeczy związanych z unikaniem, jakkolwiek by to nie nazwać, nie wiem, otoczenia? Było tu i ówdzie, wiecie, parę zagadek związanych z otoczeniem, ale jakby nigdy nie było de facto, wiecie, zagrożenie na zasadzie otoczenie wywołuje alarm i kończy misję. Tego nie było i to jest nowe. Czy jestem tego fanem? Niekoniecznie, ale jakby, nie wiem, doceniam fakt, że jest tutaj coś nowego. Looks like I'll have to hack my way through here. Dobra. Co my tu mamy? Elektroda. Interesujące.
O, coś tutaj widzę. O tak, niestabilny składnik chemiczny. Wygląda jakiś Ajax czy coś takiego, niech będzie. No dobra, czyli to... Czas na Eugene'a. Co prawda ten szyb jest tak wielki, że Raymond bez problemu by się kurwa zmieścił w tym szybie, ale no... O nie, moi drodzy, mamy problem, nie pamiętam kurwa sterowania samochodem, nie wiem jak się strzela. Chyba R1, ale nie jestem pewien. Pojazd. To nie wygląda mi na to. Użyj narzędzia. Smartfon. Nie, to nie jest ten pojazd. To nie jest ten pojazd. Super. Czekajcie, gdzieś powinien być przecież ten tutorial. A, no tak, teraz go kurwa nie wyświetlę, bo po co? Może to było R1? Nie? To wraca do Raymonda jeszcze raz. Byłem pewien, że to było kółko, ale jakieś po prostu kółko nie działa. Aha, dobra. Gra jeszcze mi nie powiedziała, że mam kogoś sparaliżować, więc no... I tak, to autko troszeczkę dłużej zwabia na siebie uwagę niż Raymond czy Aiden, aczkolwiek w dalszym ciągu jest zauważalne, w sensie to w dalszym ciągu spora terenówka, tak więc wiecie o co chodzi. Wiecie, to jest fajne, że teraz wiecie, przemieszczamy się po skrzynkach, ukrywamy się za kartonami, to jest fajne, to nowe, podoba mi się to. Okej. Okay. I bum. Bardzo też mnie cieszy taka mała rzecz, że nie musimy wracać ręcznie do... Do T-Bone'a. Yeah. Are you fucking kidding me? What? What indeed? What indeed? Aha, zadzwonił tylko po to, żeby go opieprzyć i czy jakąś podpowiedź. Teraz mi głupio, że śmieję się z tych głupich laserów. No dobra, udało się. Tędy będę musiał wyjść, a dobra, czy mogę się schować za tym po prostu. Hopsa. Bup. Superancko. Drzwi otwarte. No teraz muszę przejść do tyłu. Nie, dobra, wiecie co, jestem, nie, jestem za dużym tchórzem, żeby jest do tyłu. Przebiegnę to tak. O. Come on! What the fuck, ziom? I bet my bottom buck. These Bloom Forge guys run LSD late night laser parties here. Jak nic. Kogoś tutaj ostro porąbało. W sensie ja naprawdę lubię i szanuję lasery. Ale jakby kurwa mać, stary. Czemu teraz nie dochodzi z tej strony? Co się dzieje? Potrzebuję wszystkich trzech stron. Świetnie. O mój Boże. Trochę ciężej mi się na to definitywnie patrzy, to bez dwóch zdań, ale... A teraz mam tylko kurwa jedno, tak? Które jest... A... O, bum. Czyli to teraz przepuszcza sygnał dalej... Co ustawia mnie jakoś, I guess? Dziwne, że nie pojawi się tutaj jakby, wiecie... To dosłownie tylko przepuszcza sygnał dalej. Że nie pojawi się symbol, jaki typ sygnału tutaj, wiecie, leci.
Z tej strony jest OK, z tej strony jest OK, nie jest OK z tej strony. Czyli muszę... O, dobra. Okay, let's see what you got on Fruer. Damn, this is worse than I thought. I'll call him once I'm out of here, but first, let's make sure I do get out of here. Time for me to make my exit. Gonna cut the lights. No, dosłownie. Over there. Keep an eye out. Do you see him? No. I don't see shit. You think he's gone? Quiet. Just keep looking. They can't shoot what they can't see. Wybacz, panie pracowniku Bloom. Nie chcę was zabijać, ale... Ale skoro stoicie na drodze... O, dobra, okej. Okay. Teraz dostałem opcję... strzelania. I tak, ten pistolecik ogłuszający jest ekstremalnie... O nie. O nie, jest jeszcze jeden za mną, come on, fuck you, fuck you, fuck you. To jest ekstremalnie na bliski dystans, więc no... No, czas na skan. Nie, to jest zagłuszenie. To jest nie mój pistolet, goddammit. Dobra. Dobra. Przeładuj sobie giwerę. Ogólnie może schowajmy giwerę. Podejdziesz, żebym mógł cię ładnie skasować? Czy będziemy robić to trudno pistoletami? Nie? Dobra, okej. Okay. Bzyc, starczy. Jest coś satysfakcjonującego w dorąbaniu wroga paralizatorem, nie? Czas na Eugenia. O parze, jestem tylko małym samochodzikiem. Nie zwracaj na mnie uwagi. Czymś jeszcze mogę się zająć? A, tobą. Bardzo ładnie. I do Raymonda. Superancko. To jest fajne, podoba mi się to, jestem fanem. Widzicie, nie zrobiłem tutaj totalnej masakry, zginęło tylko bez 5 osób, to prawie tyle co nic, prawda? I'm gonna be honest, Fruer. It's real fucking bad. They got A-list fixers on you, man. Same type they've got on me, only I've been masking my trail for years. Hell, they don't even have my biometrics, and they still keep finding me. Now they seem to want you just as bad. After a decade? Why? I don't know. Dobre pytanie. But we need to figure this shit out before we can map out an escape plan. We don't have much to go on. All we know is that the fixers found out you were living in Hobo Town. Yeah, well, they won't see me back there. What do we do now? I got an idea. I'll pick you up so we can move on to phase two.
Don't say it like that. You're gonna give me a panic attack. Better you have one now than when we get there. Because we're gonna use you to draw out the fixers. No. Ray? No? Gotta go. Ray, yes. You're about to get oh, shit. Real loud. Oh shit, oh shit, oh shit. Look out! Oh! Sorry, stary. Spadamy, spadamy, spadamy. O, szlak jest na piętrze. Tego nie przewidziałem. Myślałem, że będę na dole z jakiegoś powodu. Dobra. Jak wysoki upadek mogę przeżyć? To jest moje pytanie na dziś. O nie. O nie. O nie. Oh no. O, oh, come on! Jak... Aha, super. Zajebiście. Fajnie, kurwa, gro, że ustawiłaś mnie na piętrze w otoczeniu strażników. Nie, no jest fajnie, więc ja po prostu, kurwa, wyciągnę shotguna i zacząłem rozpierdalać, bo innej opcji, kurwa, nie ma najwidoczniej. Super jest, fajnie, super. Dobra, wybaczcie przerwę. Z jakiegoś powodu myślałem, że to... O, super, jestem zauważony w sekundach. Wyszedłem, cudownie. Z jakiegoś powodu myślałem, że to będzie, wiecie, koniec tej misji, ale... Gra spawni was... dupie i jesteście otoczonym strażnikami, bez opcji szybkiego zejścia na ziemię. Co najwyżej muszę popełnić samobójstwo, to też działa. To zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji, prawda? Jest fajnie. To są te sytuacje, które w tej grze nie rozumiem, bo ta gra ewidentnie nie chce być strzelanką. Ten dodatek, ta gra nie chce być kurwa strzelanką, a jednak odpierdziela tego typu szajs. I ja tego, kurwa, bardzo, bardzo, bardzo nie rozumiem. Czego tu szukacie, panowie? Mnie, oczywiście. Ciekawe, czegoś tutaj przyjdzie. Przyjdzie tu jak nic. O, kurwa, przyszedł tu. Wow. Okej. Co widziałeś, stary? No chyba nie mnie, bo jestem jakby troszkę ze ścianą, więc to pewnie nie to. Chuj, anihiluję go. Anihilacja. Dobra. Dawaj, giwerę. I teraz muszę się dostać, kurwa, na schody. I teraz problem polega na tym, że nie mam pojęcia, jak mam to zrobić, bo są po drugiej stronie wszystkiego. Nie wierzę, że daj tylko jedną opcję wyjścia z tej sytuacji. Bo ci goście są bardzo ładnie ustawieni w rządkach, co widać na mapie. Czy naprawdę gra ustawia mnie tak, żebym się tutaj wystrzelał z tej sytuacji? To jest rozwiązanie tej gry o hakowaniu ponownie? Dobra, zróbmy to inaczej. Aha, już nie mogę, tak? Do użycia w misji. To już nie jest misja najwidoczniej. To już nie jest misja. Mogę wysadzić światło w pizdu. To jest jakaś opcja. Dobra, wysadźmy światło. I nic to nie daje, bo jestem... Patrzcie, jak mnie łatwo zauważają. No. O, wow. Fajny fan jest, nie? T-Bone, możesz schować łeb niżej, dziękuję. No i do. Okej, gun blazing, więc. To było żałosne. Nie podobało mi się to. Nie jestem zadowolony. Ja to kończę pierwszy z trzech aktów. Tak, jak widzicie, ten dodatek nie jest długi definitywnie.
Nie wiem, ile powycinam z tego wszystkiego. Prawdopodobnie pierwsze dwie próby, bo jakby, nie wiem, zostałem zauważony w sekundę i po prostu mnie rozstrzelali, nie było tam nic do oglądania. A odcinek i tak już trwa o wiele dłużej niż myślałem, że będzie trwał. Milion kryjówek gangów oczywiście, ale dobra. Tutaj sobie zakończymy. Tyle ode mnie. Trzymaj się ciepło. I do usłyszenia w odcinkach Watch Dogs Bad Blood. Bye bye.